Podróż, wspomnień, spotkanie po 60 latach, żywa lekcja historii i wiele emocji. Tak o spotkaniu w Goczałkowicach mówili teraźniejsi wodociągowcy i ostatni świadkowie budowy goczałkowickiego zbiornika zwanego Śląskim Morzem. Okazją do wyjątkowego spotkania budowniczych z zarządem i szefami wszystkich jednostek GPW w zakładzie uzdatniania wody w Goczałkowicach była oficjalna premiera filmu dokumentalnego autorstwa Jarosława Budzkiego, opowiadająca o historii budowy zbiornika i zapory w Goczałkowicach, który do dziś stanowi źródło zaopatrzenia w wodę aglomeracji katowickiej i rybnickiej. Świętujemy taką swoistą podróż sentymentalną, bo cofamy się w czasie dzięki produkcji filmowej, która opowiada o tym, kto, kiedy i jak budował ten największy rezerwuar wody dla Górnego Śląska. Jesteśmy niedaleko zapory goczałkowickiej, która w sposób sztuczny zapewniła ochronę przeciwpowodziową, ale i również zaopatrzenie w wodę dla prawie 4 milionów mieszkańców województwa śląskiego. To ludzie, których rękami ten obiekt powstał, dzisiaj są z nami i opowiadają o tym, jak pamiętają te czasy. Jakie było takie pierwsze wrażenie po obejrzeniu tego filmu? Znaczy takie pierwsze to wspomnienie sprzed 10 lat, kiedy mieliśmy okrągłą 50. rocznicę i kiedy jeszcze większość ludzi, którzy budowali tą zaporę, kiedy ważnych ludzi jeszcze żyła. I mam takie wyrzuty sumienia, że ten film nie był wtedy zrobiony. W filmie ukazano wspomnienia kierownika budowy prawobrzeżnego obwałowania zbiornika, pracownika laboratorium, syna jednego z inżynierów oraz mieszkanki terenu przy zaporze w Goczałkowicach. Spotkanie po 60 latach i wspólny seans filmu był niezwykle wzruszającym doświadczeniem, szczególnie dla jednego z najstarszych świadków budowy. Człowiek chętnie wraca do takich wspomnień, bo to było rzeczywiście jakieś pierwsze spotkanie z dużą budową, z innymi ludźmi, z techniką. No, mógł człowiek wykorzystać wiadomości. Wtedy się nie liczyło, ile dostaniemy zapłaty za to. To była sprawa drugorzędna. Wszyscy bohaterowie filmu wraz z rodzinami wzięli udział w uroczystej premierze i także w kuluarach opowiadali o ciekawostkach z czasów budowy zbiornika i o wrażeniach z seansu. Mnie się podobało. Trochę się pośmiałem, no ale trudno. Ja się zawsze śmieję. Chociaż, wesoło trzeba. No chociaż nie mądrzego. Film zrealizowany na zlecenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów był żywą lekcją historii dla obecnego zarządu i pracowników spółki. Ja jako dziecko wiadomo wiedziałam, że jest coś takiego jak zbiornik Goczałkowice, co czasami rodzice nas zabierali na jakieś spacery i tak dalej. Natomiast no, nigdy się człowiek nie zastanawiał, jak to tak naprawdę powstało, skąd to się wzięło i kiedy. Także powrót do przeszłości, zobaczenie jak to, gdzie była geneza, jak to ludzie pracowali, że przyjechali nawet z różnych stron Polski i zamieszkanie tych rodzin w jakichś barakach, które w rzeczywistości stały się ich domem, no to na pewno robi olbrzymie wrażenie. Mogłem zaobserwować, jak rodziła się wielkość zbiornika Goczałkowic oraz dzień dzisiejszy, bo historycznie rzecz biorąc w dużej mierze korzystamy w dalszym ciągu z technologii, która została wtedy przed 50 laty wprowadzona w życie. Dzisiaj została uzupełniona o takie elementy jak ozonowanie. Możemy się więc szczycić, że dzisiaj najnowocześniejsza technika jest w dalszym ciągu wykorzystywana dla potrzeb ludzi. Cieszy nas, bowiem dzisiaj możemy zarządzać tym przedsiębiorstwem jako spadkobiercy czegoś, co kiedyś w Polsce miało bardzo wielkie znaczenie. Na zakończenie uroczystości zarząd GPW podziękował bohaterom filmu za udział w produkcji i wręczył im pamiątkowe zdjęcia. Świadkowie wielkiej budowy to źródło historycznej wiedzy. Autorem scenariusza i zdjęć do filmu był Jarosław Budzki.